Od 23 grudnia do 1 stycznia 2023 roku policji strażacy wzięli udział w 27 interwencjach, w tym w 8 akcjach gaszenia pożarów i 18 związanych z usuwaniem miejscowych zagrożeń. Z 31 grudnia na 1 stycznia strażacy podjęli 10 interwencji. 5 razy gasili pożary spowodowane użyciem materiałów pirotechnicznych, głównie śmietniki i suche trawy. Wigilia zaczęła się dla nas dosyć niespodziewanie, ponieważ już przed godziną 19 otrzymaliśmy informację o zadławieniu 9-miesięcznej dziewczynki. Na miejscu byliśmy po 5 minutach, stwierdziliśmy, że dziewczynka ma kłopoty z oddychaniem, nie ma żadnej reakcji. Przystąpiliśmy do udrożnienia przełyku i zastosowaliśmy tlenoterapię. Udało się przywrócić samodzielny oddech tej dziewczynce. No, przekazaliśmy ją pogotowiu ratunkowemu, ratownikom, którzy dalej prowadzili czynności w zakresie przywrócenia takiej pełnej sprawności. Cała nasza akcja trwała 40 minut i na szczęście zakończyła się sukcesem. Po powrocie następną niespodzianka niestety nas spotkała. Udaliśmy się do lasu tutaj w Policach na poszukiwanie osoby zaginionej. W tym samym okresie policka policja uczestniczyła w 307 interwencjach na terenie całego powiatu. Funkcjonariusze nałożyli 38 mandatów, w tym 29 za nadmierną prędkość i 55 pouczeń. W 6 przypadkach sprawę skierowano do sądu. Doszło do 8 kolizji drogowych i 1 wypadku. 3 osoby zatrzymano bez prawa jazdy, 2 z zakazem prowadzenia i 3 nietrzeźwych kierujących.